Dla tych, którzy nie mają możliwości przyjazdu do Wrypkowic, ale także dla tych, którzy nieraz proszą mnie o to, żeby pokazać, jak ten cmentarz wygląda, jak do niego dojechać, nakręciłem dzisiaj taki filmik i stoję właśnie na końcu ulicy Sikorskiego. Trzeba wjechać w ulicę Sikorskiego w Wrypkowicach. Tam przy wjeździe na tę ulicę jest znak wskazujący drogę, kierunek cmentarza. Tutaj się kończy asfalt, za nami oczyszczalnia ścieków. No i najlepiej wejść tędy, żeby nie niszczyć zasiewów, które znajdują się tam wcześniej, przed oczyszczalnią. Najlepiej wchodzić właśnie tutaj pod tymi drzewami i wzdłuż ogrodzenia na samą górę. Wejście tutaj jeszcze bez żadnego bagażu, czy bez taczki albo wiader. To nie jest problem, gorzej jest jak te 100 metrów trzeba pokonać kilka razy albo kilkanaście w ciągu dnia podczas pracy. I to jest nie lada wysiłek wtedy. No niestety cmentarz nie ma drogi dojazdowej. Nie ma żadnej takiej ścieżki jakiejś utwardzonej. Próbowaliśmy z gminą właśnie jakoś tutaj korespondować na ten temat, ale droga jest oczywiście wytyczona tutaj wzdłuż ogrodzenia, ale jest tylko na mapie tak naprawdę. Z cmentarza piękny widok na Wrypkowice, na Dolinę Huczwy, na cukrownię, no i oczywiście na oczyszczalnię ścieków. Można się przyzwyczaić do zapachu, który tutaj przynajmniej w tej wschodniej części cmentarza jest. Bo, no chyba, że wiatr idzie w innym kierunku, to wtedy nie jest to jakoś tam dokuczliwe. Plusem tego, że mamy tutaj oczyszczalnię ścieków, jest to, że mamy bieżącą wodę podczas prac. Kierownictwo, pracownicy oczyszczalni bardzo tak życzliwie podchodzą do tych naszych potrzeb i nas tą wodą wspomagają. Na filmie może tego nie widać, ale w rzeczywistości jest to taka dosyć pokaźna górka, którą chcielibyśmy w przyszłości wyrównać. Ona jest taka sztuczna, bo naniesiona glina, ziemia jest naniesiona przez zwierzęta, przez borsuki. Kiedyś tutaj pracując kilka lat temu z Krzyśkiem Kołodziejczykiem z Warszawy, spotkaliśmy po prostu pana borsuka, który sobie tutaj do tej nory wchodził. Na nas jakoś nie zwraca uwagi specjalnie, zlekceważył nas. To była godzina przedpołudniowa, więc pewnie z nocnych łowów wracał. No widać, że nory są świeże. Borsuki wygrzebują cały czas kości, wygrzebują fragmenty trumien, odzieży. O, tutaj właśnie mamy, jak jeżeli coś znajdujemy takiego, to oczywiście zbieramy. I później, oczywiście w porozumieniu z księdzem proboszczem z Grubieszowa, z parafii prawosławnej, te szczątki chowamy w ziemi. No wiele z tych krzyży jest nie do odratowania. Szkoda, bo one są tak rozkawałkowane i tak niekompletne, że nawet jakbyśmy je skleili, to nie mamy je na czym postawić. To trzeba by było robić odrębne, specjalne konstrukcje. Na przykład ten krzyż na grobie księdza Rogalskiego. On jest tylko w części odnaleziony. Być może reszta jego jest gdzieś tutaj, na przykład nawet z tym krzyżem, który tutaj jest łamany, zakopana w ziemi. I niestety no na chwilę obecną nie odnaleźliśmy ich. To trzeba by było przekopywać, no ale na cmentarzu nie będziemy kopać jakichś rowów czy wykonywać takich prac wykopaliskowych. To tylko to, co było tak pod powierzchnią, to udało nam się znaleźć. Czy na przykład ten krzyż pięknie wyczyszczony, ale niestety nie ma takiej podstawy, żeby go można było tutaj umieścić. A nie jesteśmy w stanie też tak naprawdę, czy na przykład ten krzyż,
nie jesteśmy w stanie dorobić czegoś takiego własnoręcznie, bo nie jesteśmy kamieniarzami. Chociaż może byśmy dorobili z czegoś, albo ktoś nam by to pomógł dorobić, ale no to trzeba już mieć tutaj wykwalifikowane umiejętności, żeby dokonywać tak gruntownej renowacji nagrobków. No więc w tej sytuacji postanowiliśmy, że te krzyże, fragmenty wyeksponujemy na nagrobkach czy w tych miejscach obok, żeby jakoś uchronić je przed zagrzebaniem w ziemi przez najbliższe kilkadziesiąt lat. Tu ciekawy nagrobek Klementyna Godlewskiego, który zachował się jeszcze z resztkami oryginalnej farby. A dlatego, że był zasypany ziemią częściowo, podobnie ten Kondrata Dudosza był frontem w ziemi i także mamy resztki starej farby, czy tutaj na przykład na krzyżu, bardzo dobrze widoczne. O, ten nagrobek bardzo nam ładnie wyszedł, że tak powiem. On dobrze stoi, specjalnie nie był fundament jakoś naruszony, żeby go trzeba było gruntownie posadowić, a krzyż był kompletny i ładnie teraz nam bieleje w połowie, czy właściwie już pod koniec tej góry cmentarnej. Ten krzyż z kolei młodego chłopaka, który zmarł albo zginął w czasie II wojny światowej, jedynie spionowaliśmy. Był ułamany, oczywiście tutaj widać, że ingerencja ludzka była, jest widoczna, ale jakoś ładnie się zachował, napisy się również zachowały. Zdję spokojcja, prach, Petro Szajnoga, 1940 rok i miał 17 lat. A w górnej części cmentarza obok grobu Petra Szajnogi jest piękna lipa. Co prawda jest w środku pusta, ale nadal kwitnie. No i cieszy oko, bo to jest piękne, naprawdę cudowne, piękne drzewo. Kasztanowiec. Dwie lipy. Pole. Dzięki uprzejmości właściciela tego pola, gdy już jest po zbiorach, możemy wjechać na cmentarz, bo tak naprawdę, tak jak mówiłem, drogi dojazdowej nie ma, a dostać się tutaj trzeba czasem samochodem z przyczepką. Dwa nagrobki na końcu cmentarza. I werbkowice. Tu werbkowice. Tu Góra Wilkowska na Wilków, trasa. Wilków. Można zajrzeć z cmentarza ludziom na podwórek. Tu w tym miejscu była wielka kupa śmieci, worków po nawozach, jakichś słoików, butelek, nie wiadomo czego. Tu żeśmy kilka, może kilkanaście worków wywieźli stąd. Jeden z dwóch nagrobków w języku polskim, z napisem w języku polskim, Antoniny Dębkowskiej. No niestety krzyż rozkawałkowany, jeszcze będziemy go chyba sklejać, ale no nie bardzo jest jak postawić, więc niestety on chyba zostanie tutaj gdzieś wyeksponowany przy nagrobku. Oczywiście resztki farby grubej warstwy sprzed dobrych kilkudziesięciu lat. I tu drugi grób, również w podobnym stylu, ale już z napisem w języku rosyjskim, Gregorija Harasymiuka. Słynny
ród miejscowy Harasy Miłków. I ta centralna część cmentarza, gdzie spoczywa ksiądz Rogalski, czyli proboszcz unickiej parafii w Rybkowice. Nagrobek z połowy XIX wieku. Paleta, doskonały przyrząd do prac renowacyjnych. Jeszcze zostawiliśmy, bo może się przyda. Akacje, piękne drzewa, tylko że jak się rozsieją, bardzo trudno jest się ich pozbyć. I ciężko się rąbie. No właśnie. Młodziutkie akacje. Nie wiem, może mają rok, może nawet kilka miesięcy. Ten nagrobek, można powiedzieć, że też nam się udał. Marii Hapon. Bardzo ładny krzyż. Wszystko stoi. To jest chyba pierwszy nagrobek, który nam się udało postawić, wydobyć z ziemi. To jeszcze przy pracach porządkowych bodajże wiosną 2016 roku, bo cmentarzem zajmujemy się od grudnia 2015. Jedyny nagrobek na naszym cmentarzu z krzyżem, z wyobrażeniem Chrystusa. Na żadnym innym krzyżu nie mamy. Nagrobek Wasyla Hołodochy. Tak, na razie jeszcze nie sklejony. Tutaj jeszcze kilka takich elementów zostało do uporządkowania, do sklejenia. Ten krzyż postawiły wdzięczne dzieci swojemu ojcu. 1904 rok. To jest ciekawy nagrobek, bo właściwie to niewiele z niego zostało, ale tutaj mamy takie narożne słupki. No niestety zarośnięty, to jest rozkawałkowany, rozbity całkowicie. Tutaj pewnie były takie metalowe pręty. Myśmy to wszystko w jedno miejsce zrzucili, bo to było rozrzucone na powierzchni kilkunastu metrów kwadratowych. No niestety, to trzeba by było posiedzieć kilka godzin, może kilka dni, żeby jakiś kształt z tego wydobyć. I taką układankę, takie puzzle złożyć. Podobnie tutaj, też mamy nagrobek rozbity młotem, ciężkim sprzętem. Też nie da się nam tutaj pewnie tego skleić. O, fragmenty krzyża, ramię. Ta woda to oczywiście jest nasza, tutaj sobie zgromadziliśmy w tym miejscu, żeby mieć w razie potrzeby czystą wodę. A w tym miejscu zrobiliśmy stolik, ławeczki, żeby można było spokojnie sobie zjeść. Słupki do powieszenia. Jakiejś zasłony od wiatru, bo tu często bardzo wieje. Jest bardzo zimno, jak pracujemy. I pada deszcz, więc można sobie tu spokojnie zjeść śniadanie, obiad. Tu nagrobek młodej dziewczyny Anastazji Staszuk z krzyżem kompletnie zniszczonym. Tu prawdopodobnie była jakaś ikonka albo inne wyobrażenie czegoś świętego. Krzyż całkowicie rozkawałkowany. No skleiliśmy na tyle, ile mogliśmy. Tutaj wstawiliśmy z Krzyśkiem Gorczycą takie metalowe pręty, żeby to się jakoś trzymało. No nie do końca wyszło równo. No ale chyba lepsze to, niż jakby miało stać czy leżeć na ziemi. Wygląda to dosyć tak symbolicznie, jeśli chodzi o stan cmentarzy prawosławnych na historycznej Chełmszczyźnie. Ten nagrobek stawialiśmy w deszczu, ale też bardzo ładnie wyszedł, bo jest pięknie spionowany. Iwana Mosyjczuka,
Stawialiśmy go w deszczu pod takim namiotem i nawet porwaliśmy ten namiot, to znaczy ja porwałem. Bo zahaczyłem namiotem o gałęzie. Kilka lat temu tablice informacyjne, dwie przy wejściu na cmentarz. Jedna ogólnie o prawosławiu, druga o samym cmentarzu wspólnie z Towarzystwem dla Natury i Człowieka z Lublina. Do jednej z tablic dołożyła się gmina Werbkowice. Mamy wolontariat dla dziedzictwa, Narodowy Instytut Dziedzictwa i patron główny, nasz patron, organizator, Towarzystwo dla Natury i Człowieka. No i druga tablica cmentarna o samym cmentarzu. Już tylko przy udziale, to znaczy bez udziału gminy. Także nam to się bardzo ładnie udało. A tutaj mamy dwa nagrobki, przy których pracował wytrwale między innymi Krzysiek Kołodziejczyk. Kobiet o nazwisku Szczetyna. Marii Timofiejewny Szczetyny i Marii Aleksiejewny Szczetyny. Ten krzyż, czy uda nam się postawić, no on jest w miarę kompletny. Jest fajna sprawa, że to jeszcze można coś z niego zrobić, tylko że tu nie mamy takiej podstawy, żeby tu trzeba było coś dorobić, dokleić, żeby to solidnie na tym mogło spocząć. Natomiast ten wymagał sklejenia. Jeszcze trzeba będzie poprawić chyba. Wymagał sklejenia i on ładnie się prezentuje. Mimo że się przechylają te nagrobki, one nie są tak stabilne jak te większe tam w dalszej części cmentarza. Ten nagrobek także jest bardzo fajny. Miło popatrzeć. Iwan Witer zmarł w 1889 roku i jego żona Paraskiewa Witer umarła w 1892. Krzyż był kompletny. Trzeba było go tylko wyczyścić. Postawiliśmy go oryginalnie jeszcze na fundamencie pierwotnym. Także on się trzyma bardzo ładnie, pięknie. To jest piękny nagrobek. W części północnej cmentarza. Teraz pójdziemy do nagrobka Lewczuków. No niestety, krzyża jeszcze nie ustawiliśmy. On też ma ułamaną podstawę i trudno będzie go tutaj spionować. Co Światymi upokoi Chrysty duszy rabów Twoich Konstantyna, czyli ze świętymi daj odpoczynek Panie duszom sług Twoich Konstantyna urodzonego w 1825, zmarłego w 1877 i Marii urodzonej 28 września 1825. Umarłej w kwietniu 91, małżonków Lewczuków, wieczna im pamięć. Bardzo ładny nagrobek. A tu jest napisane, że pomnik ten pobudowany, czy postawiony przez dzieci zmarłych Stepanem, Semionem, Ksenią, Teodorem i Prokofijem Lewczukami. I obok mamy bardzo ciekawy nagrobek, o solidny taki, ale niestety bez krzyża. Kłuliśmy tutaj takimi specjalnymi prętami dookoła. No to jest zarys mogiły, tutaj taki prostokątny, grobowca, więc grobowiec jest, pewnie ceglany. Natomiast krzyża nie znaleźliśmy. Być może był to krzyż metalowy i został skradziony. Wieczna im pamięć. Tu spoczywają szczątki Jereja, czyli księdza Albina Michała Żelechowskiego, zmarłego w 1891 roku. To był ksiądz prawosławny, już parafii prawosławnej po likwidacji unickiej diecezji chełmskiej i teściowej jego Barbary, zmarłej w 1890, no i jego trójki dzieci. To były
dzieci w wieku, jak sobie przypominam, od roku do 4 lat bodajże, Michała, Mikołaja i Władimira. I z drugiej strony również wieczna im pamięć. Julia Witer, 75 lat, 1914 rok. Bardzo ładny nagrobek z aniołkiem. No niestety z krzyżem rozbitym. Podobnie grób Tatiany Mosiczuk, kobiety zmarłej w wieku 38 lat. Bardzo ładny krzyż, ale niestety. Chociaż on może będzie do postawienia. Jeżeli go skleimy, to tutaj podstawa jest w miarę płaska, tak, to jego będzie można chyba w przyszłości postawić i będzie wieńczył ten pomnik nagrobny. I centralna część cmentarza, na której już byliśmy, dość wiele wysiłku włożył między innymi pan Jan Antosz, wolontariusz. Jak sobie przypominam, to szczotkował niezależnie od pogody, wiatru, deszczu te nagrobki. Ksiądz Roman Rogalski, proboszcz parafii Werbkowice, 1856. Żona i dzieci stawiają tę pamięć, ślady po kulach, czyli ktoś sobie celował gdzieś tam od strony pola. Tu też bardzo ładny nagrobek, ale niestety bez krzyża nie udało mi się go znaleźć. On jest wyjątkowy tutaj, bo akurat takiego zwieńczenia drugiego nie znaleźliśmy. Ten z kolei wykopaliśmy, praktycznie wykopaliśmy, nie mieliśmy świadomości, że on tutaj gdzieś jest w takim stanie ładnym. Joanna Szczura i Marii Szczur. Pomnik ten postawiły kochające dzieci swoim rodzicom. Niestety bez krzyża. Być może w tej górze gliny, którą kiedyś, mam nadzieję, uda nam się rozsunąć, będą jeszcze jakieś krzyże i właśnie nagrobki. Trudno powiedzieć. Tu jest naprawdę bardzo dużo tej ziemi. Oczywiście z poszanowaniem dla szczątków byśmy to uczynili. Wszędobylskie ślimaki. Ślimaków mamy tutaj równie dużo jak komarów.